Dzień dobry i wieczór. Z tej strony po raz kolejny Starki i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, jesteśmy z powrotem w Pogrobnie i dziś w tym oto epizodzie mam sztywnie, odgórnie przygotowany już plan działania na to, co będziemy robić, więc jej i w ogóle. Ale zanim to jeszcze posiekajmy sobie tym toperze, bo czemu by nie. Plan prezentuje się w taki sposób. Po pierwsze, i to najważniejsze, podkreślam, ogarnąć te ruinki i dać złapać w pułapkę teleportującą do pewnej okropnej jaskinki, której nie lubię, boję się po części, że możemy tam znowu poginąć milion razy i takie tam inne kwestie, ale pomijając to, to tak, a właśnie przy okazji, to nie sprawdziliśmy, ale to później, no, wracając, bo już trochę zacząłem gubić, do wspaniałej jaskini kopalnianej, pozwiedzać ewentualnie, takie tam. I to jest punkt pierwszy. Drugi punkt. Ogarnąć zwiedzanie Akademii Aurei Lucaria. Jakoś tak. Jeśli kogoś zastanawia, czemu to. W tej Akademii ponoć jest droga do możliwości respekowania postaci, ale wiecie, ze mną nigdy nic nie wiadomo, więc taki dostęp do respecjalizacji, aka reseta, aka możliwości podmiany statystyk, moim zdaniem będzie dobrym pomysłem. A ostatnią rzeczą, która też w sumie po części można powiedzieć jest takim jakimś większym planem, jest, uwaga, uwaga, a odnaleźć, powiedzmy, pewnego NPC-a. Czy w sumie raczej kobietę, NPC-kę, jeśli tak dziwnie można powiedzieć. Bo tak, ogólnie mówiąc, ponoć jest to postać z ciekawym wątkiem, który, jak mi powiedział jeden znajomy, czy nie powinienem powiedzieć znajoma, bo tak, jedna znajoma grająca z tym to powiedziała. A uwaga, uwaga, że istnieją pewne, jak to określiła, pułapki, które mogą uniemożliwić mi niektóre działania, lepsze, gorsze, mniejsze takie szczegóły, ale tak, mogą właśnie uniemożliwić niektóre działania. Nie chciała więcej mówić, zresztą jeszcze nie dopytywałem. I tak, ponoć, jeśli wykonam wątek tej kobiety konkretnie, będę mógł się ustrzec przed tymi pułapkami. Gdzie ona jest? Do końca nie wiem. Wiem tylko, że w tym Kaelit, czym Kaelit, no wiecie, tej brzydkiej czerwonej krainie. Tak. Będziemy musieli tam znowu wrócić. Z tego, że w poprzednim odcinku stamtąd dopiero co wylazłem. Będzie śmierć od szczurków? Czyżby? Czyżby na dzień dobry śmierć od szczurków? Czemu ja walczę po prostu w jednej ręce? Nie wiem. Dobra, ale mniejsza. Na szczęście nie ma śmierci. Jedna pyszna buteleczka. Szkarłatny quest. I lecimy dalej. Chciałem powiedzieć. No, skoro jest taka rzecz, fajna informacja, spróbuję sobie poszukać. Zobaczymy, czym wyjdzie. Ale tak, to jest taki plan ostatecznej ostateczności, który z chęcią, no, wezmę, zrobię, jeśli wszystkie inne ważniejsze rzeczy się po prostu zakończą powodzeniem, bądź poddaniem się, bo stwierdzę, że jest za trudno, czy coś. Ewentualnie jeszcze właśnie możemy wrócić też do karyjskiej przedłości, czy jakoś tak. I tak. Kryształowy, seliański tunel, czy jakoś tak. I on jest konkretnie tutaj. Ciekawe, blisko studni. A jeśli ktoś zastanawia, o co chodzi, to tak. Właśnie w sumie zapomniałem, że tutaj jest ten tunel. Dobrze, mogę przecież teraz poszukać. Bez problemu. Też nie wiem, czy on nie wychodził tam. Tam pewnie wychodził. Ale tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu tu jest takie zaznaczone, to odpowiedź jest bardzo prosta. Zaznaczyłem to, gdyż, iż ponieważ takie rzeczy, które tu, tak jak ta, która tu była pokazana, oznaczają nic innego jak po prostu fragmenty mapy, więc tak. Stwierdziłem, że skoro widzę to coś, to pójdziemy tam, żeby zdobyć fragment mapy. To jest jedna rzecz. I druga właśnie, pewnie widzicie jeszcze i dalszą część mapy. Prawda jest taka, że po prostu też zauważam to i szybko po prostu przed nagraniem tego odcinka na swoim koniu tam pojechałem, to wziąłem. Już pamiętam, co było takiego okropnego w tym miejscu. Już to pamiętam. Aha. Mimo tego, że są tutaj takie okropności, aha, to kamień kowalski 5, fajnie. Wracając, nie mam zamiaru się poddawać teraz z tego powodu czy coś. Co to nie.
Czemu oni zawsze trafiają? To już jest trochę irytujące. Ale wracając. Mimo tego wszystkiego właśnie nie mam zamiaru się poddawać w tym miejscu czy coś. Właśnie wręcz przeciwnie, chcę normalnie działać. To wiem, można nawet przezwyciężyć to wszystko. O, łyk. Okej, butelkę. Okej. Prawie, żebym zginął, ale i tak jest dobrze. Mam jakieś tam szanse jeszcze tutaj wygrania, przeżycia. Co my tu mamy? Łuk runiczny. No tak, w sumie powinienem to chyba pamiętać, bo już tutaj... Jeśli się nie mylę, byłem. Wtedy też to podniosłem. No, gdybym zdążył unika. Słuchaj, skąd to leci? Nie ma konkretnego miejsca. Super, uwielbiam takie sytuacje. Ever since. Ubiłem wątek przez to. Ale tak, no... Mniejsze. Po prostu... Tak. Zwiedzajmy, zobaczmy. Bo czuję, że teraz to jest miejsce, w którym możemy być. I dać sobie radę. Będziemy umierać oczywiście, ale... Mam znacznie więcej hapeków. I otrzymujemy znacznie więcej obrażeń też, ale... Ale, no. 15 tysięcy, które tu mamy... Czy one są jakieś potrzebne? Wiedziałbym, że niekoniecznie. Łatwo je odfarmić, ale prawda jest taka, że różnie może być. Teraz zobaczmy. Dead stab z kosy też jest wystarczająco, żeby się pozbyć. Ja, więc teraz tak. Mandy, w sumie nie sprawdzałem. Zresztą zanim to sprawdzę, to muszę się pozbyć tego dziadostwa. Zanim się pozbędę tego dziadostwa. Czasu może minąć. I tak. Z tego co widzę, mogę się mylić. Ale ci tutaj nie są traktowani jak ci kamienni. No, jeśli są, to moja kosa jest o tyle potężna, że już ich eliminuję bez problemu. Zobaczymy, jak za to błyskawica. Pięknie, dobra. Dobra, jeśli będę pamiętał o wykorzystywaniu swoich umiejętności, to jednak faktycznie tutaj nie będzie wielkich problemów. No co to może... Nie, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo chciałbym już myśleć o tym, żeby zmienić sobie ten talizman na inny, ale przypomniał sobie najważniejszy. Nie, czyli bynajmniej, czym przynajmniej dokładniej o tym, że nie mogę. Myślę, to zrobię. To jest równoznaczne z tym, że albo sobie swoją magię i wszystkich. Zablokuję sobie dostęp do używania poświęconej broni. Albo, że nie będę mógł używać kosy, więc no musimy przeżyć bez tego. Gdzieś? Ciekawe, są kamienie, ale i tak się nie zaszła, takie nie odbijają. Ale dobra, mniejsza. Kamień tutaj 5. Ile by w ogóle... Nie ta zakładka znowu. Mamy piątek. Ej, jeśli tutaj nadbieramy ich 12, to wiecie, no... Czy broń możesz pójść naprawdę na wysokie wyżyny? Dobrze powinna powiedzieć, nie na wysokie wyżyny, bo... Tak jeszcze jak wysokie wyżyny, czy coś trochę takie masło maślane, ale... Mniejsza o to, nie przejmujmy się, teraz są tak wielce. Po prostu... Idźmy, zwiedzajmy, cieszmy się życiem. I tym, że coś się udaje. To sobie czym, że bardziej mi się udaje, bo... Wam pewnie, jeśli gracie w Elden Ringa, to się udaje wszystko dużo lepiej. Jak się przekonałem już niejednokrotnie, po prostu jestem noobkiem. Nie ukrywam tego, nie będę się po prostu wypierał. Grałem we wszystkie Soulsy dużo, Bloodborne'a. Trochę ogrywałem. Nie ukończyłem, co prawda. Jeśli chodzi o samą grę, to... Mogę wam powiedzieć, gdzie przegrałem. Na jakim etapie się zatrzymałem. Zanim moja PS5 chyba... Nie pamiętam, czy zgubiła dane zapisowe, czy co się tam stało. Czy ja zrobiłem jakiegoś takiego głupiego rage quita, że usuwałem sobie zapis z tego powodu, nie wiem. Bo tak, wiem, że miałem takiego rage quita kiedyś też w Bloodborne właśnie, że zapis wyrzuciłem. Chociaż to był zapis jeszcze na początku gry, więc nie kojarzę, czy wtedy coś tego nie zrobiłem, ale mniejsza. Otóż Bloodborne, DLC-ka chyba... Boże, nie całego, ale sporo na pewno przechodziłem. Niszczycielska, fajne jakieś zaklęcie. Natomiast samą podstawkę, uwaga, zakończyłem na Romie Tępym Pająku. Dla tych, którzy wiedzą, co to za boss, to... Ja wiem, teraz uznacie mnie za ultra noobka i w ogóle stracicie jakikolwiek respekt do mnie, jeśli jakimś cudem mieście jeszcze jakiś respekt w kwestii souls-like'owej. Ale pokonał mnie Rom, ten pypaj. Chyba potencjalnie najsłabszy boss. Niektórzy określają, że jest nawet może trochę słabszy od
Pinwheela z jedynki Dark Soulsów. Tam jest takimi określeniami się spotkałem, ale osobiście muszę powiedzieć, że jak grałem w Bloodborne, no to było już lata temu. No tak, no właśnie na Romie odkryłem, żebym wziął sobie utkół i nic nie mogłem z tym zrobić. Ale no, nie przedłużajmy. Żeby nie było, pozostałe Souls ukończyłem. No może nie na 100%, bo jeśli się nie mylę. Tam jacyś bossowie, których nigdy albo w ogóle nie napotkałem, albo po prostu nawet jeśli napotkałem, to nie wygrałem. Super. Po prostu super. Ktoś, chociaż nie jestem pewien, co to by byli. O, o ile jakkolwiek, nie, dobra. Jeśli chodzi o Dark Souls 1, wydaje mi się, że każdego bossa pokonałem. Achievementy, nie wiem, czy mi się zaliczyły, bo akurat z achievementami na Steamie mam spore problemy, non stop. Ale tak, pokonałem każdego, jeśli się nie mylę. Dark Souls 2, a jest, czy jest co najmniej... Pozwólcie, że policzę. O, potencjalnie są dwa bossy, którymi, a może nie walczyłem poniekąd. W sensie jeden na pewno. A, czy tam w sumie dwa, jeśli liczyć właśnie ich osobno. O istnieniu tego bossa wiem... Ja za pośrednictwem tutaj znajomych, którzy mieli na tyle wytrwałości, że no, dali radę. Otóż w trzecim DLC-ku bodajże, chronologicznie idąc trzecim, Koronie Króla Kości Słoniowej na polski mówiąc, inaczej mówiąc Ivor Kingu, była jedna lokacja całkowicie poboczna. Pomijając to, że ogólnie DLC-ki są lokacjami pobocznymi. No, nie wierzę. Nie wierzę, że tak się skupiłem na gadaniu, że zginęłem tutaj znowu. Ale mniejsza. A ta lokacja skrywała w sobie śnieg. Śnieg, śnieg, śnieg. Jeszcze raz śnieg, jakieś wredne kozy albo renifery i jeszcze więcej śniegu. I tak, na końcu tego wszystkiego ponoć był boss, który składał się z dwóch jakby osobnych istot, które były jak boss pierwszy tego DLC-ka. I tak, nigdy nie przeszedłem tej lokacji. Nie miałem cierpliwości po prostu do tych kłust czy coś. Może z perspektywy czasu, gdybym teraz wrócił, czy to w zwykłej wersji, czy to w skolarze. Przy tym prędzej w skolarze, w zwykłej wersji. A powiedzmy, że z pewnych powodów nie chcę ruszać. O, może by się okazało, że nagle, wow, udało mi się wygrać, udało mi się ich pokonać, jestem mistrzem. Czy coś, ale... No, na obecny moment powiedzmy, że nie mam takich planów ani nic. A, i tak, jestem pewien, że właśnie to jest jeden boss, czy dwóch bossów, zależy się od tego, jak to liczyć, których nie pokonałem. Może jest coś jeszcze, ale nie jestem pewien, bo już tak dobrze bossów i ogólnie kwestii Dark Souls 2 nie znam. Ale tak. Jeśli chodzi o Dark Souls 3, to tutaj... Jestem pewien, że jest sporo rzeczy, których mogłem nie odkryć, nie pokonać i tak dalej. No, znowu? Nie, ja dzisiaj nie jestem w formie, jeśli chodzi o Eldena. Chociaż, mimo tego, że nie jestem w formie, jeśli chodzi o Eldena, to jestem w formie, jeśli chodzi o... No, ogólnie, no, takie bycie tutaj, gadanie do was i w ogóle. Więc się tym nie przejmujmy, ale tak... z bossów, których na pewno nie pokonałem, albo nie kojarzę, czy właśnie wygrałem z nimi, czy nawet ich spotkałem i tak dalej, to... Jestem pewien, że coś było. Ale co to jest, jak było, nie kojarzę. Jedynie co jestem pewien, że wszystkich pokonałem, jak już mówiłem. Może z wykluczeniem, jakby to powiedzieć, Demona Azul 2.0. I tutaj nie chodzi o to, że był trudny czy coś, tylko nie pamiętam, czym się chciało z nim walczyć ostatecznie. Nie śledzę Demon Souls, natomiast to z przykrością muszę stwierdzić, że nie grałem. Nie posiadam PS3-ki, żeby zagrać te PS3-ce. Emulatorów nie stosuję. A jeśli stosuję, to tylko konsol i gier, które posiadam. Czyli no, trochę tego jest, ale i tak, co ciekawe, mimo tego, że mam tego dużo, to najczęściej i tak nie emuluję niczego, bo po prostu nie mam potrzeby. Skoro mam konsolę, to po co mam to emulować się? To są najczęściej gry, których i tak nie chciałbym pokazywać na YouTubie. O, okazji, płócienny talizman wiernych, co to jest? Talizman, więc warto zobaczyć, wiecie, ale... A, większa moc inkantacji. Ciekawe, później coś się zobaczy. No, wracając, więc tak, no, nie miałem okazji zagrać. PS5 też nie mam, ale osobiście mogę tak wam sekretnie powiedzieć, no w sumie to nie będzie sekret teraz, jak to powiem. Ale tak, mogę powiedzieć, że ogólnie myślałem nad zakupem. I jednak obecnie moje finanse kierują się w innym kierunku.
stronę w innym kierunku, na inne kwestie, a boss. Jestem pewien, że to będzie boss. Tak na słowę pewien. Bo taki warto zawsze zwiastuję bossa w tym wszystkim. No ale wracając, a więc no. Demon's Souls'ów nie grałem. Jeśli chodzi o inne takie Souls'y, Souls-like'i, to ciężko powiedzieć. Bestia spadającej gwiazdy? Co? Okej. Okay. Trochę otrzymuję obrażeń. I okej, okay. Widać, że to... Mówiłeś trochę jak byk. Będzie szarżować. Okej. Okay. Są bity tam 320 nawet. Nieźle. A wiecie, co jeszcze bym chciał sprawdzić? Okej. Okay. Czy to ma jakieś takie... Ej, tu jest wredna już. Ataki grawitacyjne chciałem powiedzieć, ale to są nawet więcej niż grawitacyjne, tym. 193. A pałką? O ile nie zginę tutaj zaraz, to... Chwila, od czego trzymam obrażenia? No! Naprawdę? No! Przesady! Ja co mam robić, żeby nie dostawać obrażeń ciągle? No, patrzcie, tego się nie da uniknąć. Mało. Okej. Okej. Padłem tutaj głównie nie znając bossa. I po części też przez to, że bawiłem się w jakieś pałki i inne głupoty, zamiast wziąć jakąś kosę i się skupić. Może warto tu byłoby też wziąć jakąś tarczę? Ryzykowne szczerze, ale tak, spróbujemy z tarczą. Nie wiem, czy mam statystyki na nią, ale jest jedna taka fajna tarczka. Chyba najlepsza ze średnich, jakie do tej pory spotkałem. I co to chciałem jeszcze powiedzieć, bo tak właśnie o czym tu gadałem, to tak trochę zgubiłem wątek. A czy... Dobra, mam statystyki? A, no mamy, dobra. Musiałem na tarczę schodzić. Ale tak. Możecie mnie wyśmiać, ale serio, nie pamiętam o czym tu jak tu gadałem. Dobra, więc... A, o Souls-like'ach, bossach i innych takich rzeczach. To mogę też powiedzieć, że no, z innych takich gier podobnych, żeby nie było ciężko mieć takich samych podobnych czy coś, to pewno jest też wielu bossów, których nie pokonałem. Też mi wspomniała tarcza połowę. Ska energii mi zabiera, jak tylko się blokuje przeciwko jednemu ciosowi. Wspaniałe. Bardzo, po prostu wspaniałe. Patrzcie, jak ja mam tu blokować cokolwiek, jak byle blok mi zabiera tak dużo. Takie blokowanie nie ma sensu nawet. Jakimś tak mi się wydaje, może nie ma sensu za bardzo. Więc tak, no. Skupmy się może jednak na unikę. I na dwuręcznym trzymaniu kosy. I coś jeszcze. Jak dalej myślę o jakichś takich innych Souls-like'ach, czy tam... gier tego typu. Można powiedzieć, że jeśli chodzi na przykład o Nioh, to żadnego nie pokonałem. Że w Nioh nie grałem. Chociaż jestem posiadaczem za pośrednictwem Epica. Może na Epicu było za darmo, czy coś. A jeśli nie było za darmo, to w sumie nie wiem, jak to ale posiadam. Ale tak, może na razie to starczy takiego głupiego gadania. I skupmy się na tym, żeby jednak... Nie, jak ten ostatni krzyk robi, to nie da się tego uniknąć. Nie ma sens. Skupmy się na tym, żeby nie otrzymać głupich obrażeń. Nie otrzymać głupich obrażeń, po czym dam się trafić. Nie, wydaje mi się, że to jest jeden z tych bossów takich bardzo szybkich i... Ciężko będzie o nie otrzymywanie obrażeń. Mimo to jednak wydaje się być możliwe do pokonania. Tak ta bestia. Dancy gwiazdy. Gorsze w sumie jest tylko to, że nie mamy tutaj opcji zmiany butelek, ani zaklęć. Mógł zmienić butelki, żeby może więcej tych życiowych, czy coś. Jedna rzecz jeszcze taka, o której myślę teraz, to mógłbym spróbować usunąć sobie, wiecie, to coś... No, dobra, śmierć. Bo jak coś łapie nas w Dark Soulsach w taki sposób, czy coś to oznacza śmierć. Dobra,
Ale wracając. No tak. W sumie się już pogubiłem. Lords of the Fallen. Tak, jeszcze Lords of the Fallen jest. To tam mogę powiedzieć, że nie pokonam nikogo z DLC-ka. Głównie dlatego, że nie mam DLC-ka. A jeśli chodzi o podstawową grę, to nie wiem, czy są jacyś poboczni bossowie. A o innych grach, jak tak teraz myślę, czy jest jeszcze coś takiego wyjątkowego? Jest Death's Gambit. Nie jestem pewien, co do Gambita. Czy Kostendal mogę nosić bez tego? No mogę, dobra. To zamiast tego weźmy... To da trochę życia. Ale nie jakoś szczególnie dużo. Udźwig zwiększy, energię trochę zwiększy. Jeden. A to może z tym byśmy mogli przetestować jakąś inną broń? Pewnie tak, tylko... Raczej... To z tego, że możemy przetestować, jak nie mam statystyk na nią. W sumie nie tyle statystyk, co nie mam ulepszenia. Ale na przykład taki mieczyk, kto wie, może to jest dobry pomysł, żeby... sobie go rozwinąć, jak możemy tak nosić dzięki temu. A tylko znowu teraz nie możemy święcić broni, więc... Nie. Dobra, mniejsza, bo się zaczynam rozmyślać za bardzo na temat jakieś głupie. Weźmy po prostu ten zwiększający siłę. Jeszcze taką kosę mam. O, ciekawe. Ale dobra. I tak, skupmy się na walce z tym czymś. Teraz powinniśmy otrzymywać w moim odczuciu znacznie mniej obrażeń, jeśli dobrze ogarnię ten przedmiot. A może się okazać, że będziemy otrzymywać dokładnie tyle samo, jakoś kimś tym, co nie działa. Nie wiem. I oceniać, ewentualnie... Właśnie, ile to ma teraz? Plus 33. 8. Trzymaj to. No to jest plus 29. A, to wiecie co weźmy zamiast tego? O, to może. Zmiana zielonego żółwia. Tak, w ten sposób będziemy mieć lepszą regenerkę energii. A co za tym idzie, może, podkreślam, może, bo nie jestem pewien, ale ta regeneracja się przyczyni do zwycięstwa. I co jeszcze bym mógł zmienić? W sumie to będzie brzydkie, ale... Jak to się stakuje... A nie wiem, czy się stakuje. Teraz może będziemy mieć taką regenerkę, że nawet będę mógł unikać i atakować non-stop. Okej, łykamy to, dla bonusu do siły. 10 punktów. Chociaż nie jestem pewien, czy sprawdzam dokładnie. I teraz tak. 320, ok, będzie szarża. Ok. I... Dobra, czuć tą różnicę. Nadal bije to dużo, ale czuć różnicę. Jestem jełopem, powinienem na dzień dobry jeszcze zadzwonić na szkielety, czy jakieś inne potężne cośki. A teraz już nie zdążę. I będzie to mi ciągle stawiać kamyczki pod nogami. Okej, dobra. Czyli tam trzeba biec i skoczyć. W sumie to jest ciekawa metoda. Ale dobra. Mam te szkielety. Może ich nie rozwali od razu. Teraz tak. Nie trafiłem ani razu. Oczywiście. Ej, dało mi się trafić temu kamieniowi. Ale tak, ciągle zapominam o najważniejszym, czyli o tym, że jeśli już robić uniki, to bardzo ostrożnie. I z delikatnym opóźnieniem. Bo jeśli nie robię opóźnieniem, to najczęściej kończy to tak, że po prostu w sumie nic z tych uników nie ma. A tutaj nawet nie wiem, jak zostałem trafiony, szczerze mówiąc. Dobra, śmierć, śmierć i jeszcze raz śmierć. No. Ale jeśli nie śmierć, to już nic wtedy nie zdziałam. No. Nie wiem, jak z tym walczyć, ale może po prostu spotkamy się za chwilę, jak coś tutaj ogarnę. Tak, jak po prostu będę miał z tą bestią na mniejszą HP, to wtedy się spotkamy, tak będzie najlepiej. A jeśli nie, to zaraz... A, już połowa odcinka minęła. To ucieknę stąd i po prostu się pomyśli, co dalej. No dobra, witam ponownie. Okej, i pewnie będzie śmierć od razu, jak tylko się przywitałem.
Okej, jak widzicie mnie, ale tak, widzimy się z powrotem. Jak widzicie, udało się osiągnąć dosyć dobry wynik. Osiągnięto go, tego teraz powiem wam tylko, wróciłem błyskawic i starą znajomą meduzą. Tak? Nawet nie wiecie, ile razy już tutaj padłem, testując różne duchy. Oczywiście. Oczywiście. No ale wracając, tak. Jak widzicie, jestem właśnie z meduzą, zginęłem. No to przyjdziemy tu jeszcze raz, wam pokażę. Meduza. Meduza. Po prostu jest idealna. Do tego zadania przynajmniej. Więc tak. Zaraz ty zobaczycie wszystko. I no. Mówiąc szczerze, testując różne duchy, zauważam, że meduza jest najwytrzymalsza z nich wszystkich. A po co ją usuwam? Pomijając może tego, ale jego nawet nie mogę sprawdzić, bo nadal nie mam tyle energii. Dam sobie tej, nie jest energii, tylko skupienia. Mam 81, jak widzicie, tutaj z tym będę miał nadal 81. A z tym niby mam 90, ale to jest nadal za mało, ale mniejsza. Dobra, weźmiemy też to tym razem, zobaczymy, czy dzięki temu moja błyskawica będzie potężniejsza. Tak, to super, jeśli nie, to trudno. Okej. Teraz wrócimy też na disadvantage od razu, że tak powiem, czyli na gorszej pozycji niż ostatnio. Daliśmy raz, więc będę musiał użyć szybkiego leczenia dwa razy, chyba to oznacza. Tak, co najmniej dwa razy. Więc jednak bym tego nie używał. I no. Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o tę walkę, jest to bardzo, ale to bardzo proste. Otóż, żeby tutaj skutecznie walczyć, robimy tak. Włazimy, szybko wrzucamy meduzę. Ewentualnie zaklinamy sobie katan na błyskawice, jeśli chcemy. Nie polecam. I w tym momencie ciskamy błyskawicami, ile wlezie. Okej. Czuć różnicę. 400 zamiast 200 coś, no. Może to być kwestia tego, że trafimy w jakieś dobre miejsce. No ale mniejsza. Teraz zobaczymy, ile. Nie. Jeśli trafię. Okej. Nie ma aż takiej wielkiej różnicy, jak się jednak spodziewałem. A przy tym wiemy, że na głowie ma słaby punkt. Pierwszy coś. A drugie coś jest takie, że w sumie, jak widzicie, da radę sobie poradzić z tym wszystkim. Świecimy od razu, mamy 192. I tak, może to być ryzykowne, ale jednak postaram się rzucać szybciej błyskawicami. Bo nawet jeśli to trochę mniej obrażeń zadaje, to wiecie, dużo łatwiej jest to rzucić. Tak na szybkiego. Okej. Już po mnie. Już po mnie? Nie, jednak nie, dobra. Szybko łykam butelkę. I ciskam błyskawicami. Może gdyby dało się celować bezpośrednio w głowę, byłoby łatwiej, ale nawet bez tego damy radę. Musimy dać. Przynajmniej tak ostatecznie. Nie, no nie! No nie. Ktoś mówi, że jednak cały odcinek zejdzie tylko na zwiedzaniu tunelu. Tak, dobra. Chyba cały odcinek jednak poświęcę temu. Tak będzie lepiej. Wiecie, to nie ma sensu po prostu tak na siłę wpychać innych miejsc. A i może nawet w sumie, czemu nie? A zresztą, dobra, nieważne, nieważne. Miałem myśl, ale to była głupia myśl. Nie, nie przejmujcie się tym. Możesz... Okej, czyli jeśli nie biegnę, a nie robię innych hałasów, to widzę, że to się nie aktywuje, tamten. Więc okej, super. To jest znaczne ułatwienie. W takim wypadku biegniemy. Tutaj nie sprawdzałem, czy mogę się przeskradać w sumie. Ale nie, bo on i tak zobaczy. Tutaj najlepiej przebiec. I od razu tak, tutaj, bo on był inaczej plunął w nas. Dobra, dobra, teraz jest super sytuacja. Moje 27 tysięcy tam leży. Nawet się jednak z nim nie będę przejmował. Ładujemy po prostu pierwszą włócznię błyskawic na dzień dobry. Teraz nie trafiłem. Jest 250. Okej, nie, to jeśli 250 mam tak rzucać, to jednak się opłaca ładować się. Bardziej niż myślałem. Dobrze. Nie tam powiedzmy 20 czy coś. Ale dobra, mniejsza. I tak, wiem, że mógłbym wyciąć wam te walki i tak dalej, ale chcę, żebyście też widzieli, jak
jak ja się zmagam z tym, jak próbuję. Bo to nie szukam pokazywać, wiecie, tylko gotowe rzeczy. Ja chcę, żebyście widzieli całe moje przejście Elden Ringa. Oczywiście poza takimi bardziej, już naprawdę nudnymi elementami. Ale jak walczymy z bossem, to wiecie, chciałbym, żebyście widzieli, że z tym bossem naprawdę walczę, a nie daj mi na to jakieś, nie wiem, cheaty używam. Prowadzić, więc tak. No, to już było chamskie. Jest nam trochę za szybki, zdecydowanie, do działania. Tak, już pół godziny, a ja nadal nic nie mam zrobione. Super. I w sumie chyba za bardzo uwagę skupiam na gadaniu, żeby dobrze walczyć. A mój pad, jak mówiłem, no, albo ma jakieś dziwne opóźnienia, albo to gra ma opóźnienia. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że muszę grać w oknie na zaniżonej rozdzielczości, czy co. No. Niestety, to ciężko się gra komfortowo, jak się dosłownie sytuacja jest taka, że klikam przycisk uniku teraz i widzicie, kiedy zrobił unik. Więc no. No i to nie jest proste tak grać w ten sposób. Jestem zmuszony tak grać, bo w sumie na klawiaturze pewnie byłoby mi jeszcze gorzej, chociaż jak jest tutaj? Okej, nie, responsywność jest podobna, szczerze, na klawiaturze. Patrzę, więc to może jednak nie jest kwestia input laga. Może to jest naturalne jakieś takie opóźnienie? Nie wiem. Albo moja klawiatura generuje taki sam lag jak ta. Też jest możliwe. A, i teraz na Medusa się udziało. Ale jednak nie do końca, dobra. Będzie szarża? Oczywiście nie zdążył zrobić uniku, z tego, że klikam już dużo wcześniej na unik. Okej. Może to jednak za wcześnie, szczerze, robić bezpośrednio te... Ale okej. Na jakie uniki? Wypić butelkę, ale wiecie co, tą jedną pozwólcie, że wypiję od razu. Wypiłem butelkę i od razu zostałem ukarany za wypicie tej butelki. Otrzymanie dokładnie takich samych obrażeń. I leci na meduzę, super. Nie wiem, ile ona ma życia, ale naprawdę jest wytrzymała, więc... Póki skupia się na meduzie, to możemy kilka włóczni zarzucić i... Okej. Co ciekawe, robiłem uniki dosłownie przez jego paszczę. Dzięki temu nie zostałem trafiony. Nie rozumiem logiki tego wszystkiego, ale tak. Może się mnie interesuje aż tak bardzo. Okej, będzie atak z ogona. Ha. Nawet nie tyle co atak z ogona, co kamyki z ogona. Powiem szczerze, nie wiem, jak to poznać, kiedy rzuca kamykami, kiedy nie. Okej, teraz będzie szczypanie. Nie lubię tego, jak to całe szczypanie robi, ale da się przeżyć, mimo wszystko. A teraz... Lepiej nie rzucać błyskawic. Nie mamy meduzy. Zostaliśmy sami. Na placu boju. A to oznacza tylko tyle. Nic nas już nie uratuje. Poza... tą dawką... parta. No. A farta nie ma. Jak widzicie. Wydaje mi się, że mogę być minimalnie za słaby. Jeszcze na to starcie jednak. Nie zmienia to faktu, że nie poddam się. Ja to pokonam. Ja czuję, że mogę tu wygrać. Ale jednocześnie czuję, że też mogę być właśnie... Mogę właśnie też być delikatnie za słaby. No. Może, gdyby ta katana była na 9. Albo coś, nie wiem. Nie wiem. Ciężko tutaj stwierdzić. Jedyne, co ewentualnie mogę zmienić... Nie, w sumie nic nie mogę zmienić. No właśnie, nic nie mogę zmienić, co jest najgorsze. Bestie mi zobaczyły, co już jestem na przegranej pozycji. No. To jest ciekawe, raz strzeliły i więcej już nie. Dobra. Może nie jest aż tak źle, jak myślałem.
Jest coś, co w ogóle leczy? Chyba nie. Nie ma tutaj punkty skupienia. Pewnie jeśli jest nawet, to będzie zżyć skupienie. Dobra, to łykniemy to, bo chyba się najdłużej pije ze wszystkich możliwych alternatyw. Więc tak, po prostu wypijmy tak, dostajemy 10 siły. I tak niewiele zmienia z naszą bronią, ale jednak. Zadzwonimy. Więc cóż. I teraz właśnie delikatna zmiana planów. Spróbujmy zacząć. Może od paru ataków z kosy. Wiecie. Tak na dzień dobry. Ale jak już to jednoręczne, żeby od razu też móc rzucać się błyskawicami, kiedy będzie okazja na to. Nie jestem w sumie przyzwyczajony do kosy jednoręcznej aż tak bardzo, ale nie jest źle. Muszę przyznać. Okej, teraz błyskawica. Idealny moment. Nie było skupienia. Super. I będzie. Nie, nie będę trafiony jednak. Okej, skupia się na meduzie. Niedobrze. Meduza już prawie martwa. Ale dobra, dajcie okazję przynajmniej na rzucenie kilku błyskawic. Nie wierzę, zasięgu zabrakło naprawdę. Okej, teraz na mnie się skupia. Będzie kamyczek. Ten akurat już poznaje ten atak. Dobra. O, tutaj nie wyczułem. Ale okej, nie ma co się przejmować aż tak. A, będą kamyczki pod stopy. Okej. To, że ten atak już nawet polubiłem. Dosyć łatwo się go unika. Okej, okej. Dobrze. Czy ja... Dobiłem Stagera. Nie wierzę. Stager mi tutaj uratował. Kamień Kowalski 6. Kamień Kowalski 7? Wiecie co? Ja nie wierzę. Czekajcie, co? Tak. 6 i 7. Czy wy wiecie, co to oznacza, prawda? Mamy też już wyjście gwarantowane. Kamień Kowalski 6, Kamień Kowalski 7. A, możemy się szczepać? Nie, musimy usiąść pewnie. Ale 6 i 7. Aż wezmę i to sprawdzę jeszcze. 5. Tak, 5. 6. A. Chwila. A. To nie było Kamienia Kowalskiego 6 i 7? A nie, to było ponury 6 i zwykły 7. Ja już myślałem, że 6 i 7 dostaliśmy. Tak to byłoby potężne. W takiej sytuacji nie jest może aż tak super, bo wiecie, nie będziemy mieć od razu dziewiątki, ale no, kosa na szósteczkę i tak piękne. Siódemkę trzeba będzie znaleźć gdzie indziej. Ale dobra. O radzie. Okej, nie ma nic więcej, ale tak, wzmocnij oręż. Nawet nie będę czekał. To na to zasługuje. Jak widzicie, możemy zdobyć 1, 2, 3, 4. Za mało. Za mało, żeby to już w pełni zrobić, ale... Udało się. Udało się. Udało się. Więc tak. Zajęło to 40 minut nagrania. Strasznie dużo. Wiem. Pokazuję to tylko, jak bardzo nie umiem, ale... Ale tak, ja nie będę po prostu tego zmieniał, unikał ani nic. Jest odcinek dzisiejszy. I zdecydowanie w opisie będę musiał wstawić timestompy. Tym razem
na po prostu walkę z bossem. Na zwycięskie podejście. W ten sposób, kto będzie chciał, ten będzie mógł zobaczyć, wiecie, od razu koniec. A ja cóż, zobaczę tylko z tej strony. Dobra. Już mam odpowiedź, wychodzi to na podwórko. Byłem pewien, dlatego chciałem sprawdzić. Tam. Tak więc... Jednak nie będzie może aż takiego pożytku z tego wszystkiego, jak myślałem. A póki co, jeszcze na do widzenia. Pokonamy tych gości tutaj kosą. Albo zginiemy od nich. Nie, pokonamy ich. Pokonamy ich. I tak. Wydałem znowu 33 tysiące. Na ten moment dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście zadowoleni z mojego sukcesu. I tak. Jestem w stanie powiedzieć, że może... Dla bezpieczeństwa ogólnego póki co, jak nie potrzebuje święconej broni bezpośrednio, nie będziemy korzystać z tego. Zamiast to może... taki przeciwko blokującym, nie. Myślałem, wiecie, że może mamy coś fajnego, co by pomogło nam z stagerowaniem wrogów. Ale no, jeśli mamy to... Po prostu weźmy ze sobą albo siłę, albo... Nie, zostawmy jak jest, tak. Więc no, póki co rezygnujemy z tego na umysłowe statystyki. Wiem, że może to być błąd, ale tak. Mi to wystarczy, bez tego przeżyjemy. I cóż, no to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej!